RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę. Wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko. Familiada w Galerii Sztuki zakończyła legnicką edycję ogólnopolskiej kampanii Postaw na rodzinę. Bezpłatna impreza dla dzieci, ich rodziców i opiekunów przyciągnęła tłumy chętnych. Prorodzinną kampanię zorganizowano w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Kampania ogólnopolska, do której włączyła się Legnica, miała za zadanie pokazać, że promowanie rodzinnych wartości to najlepsza profilaktyka. Koordynatorem projektu był Urząd Miasta Legnicy. Od września w legnickich szkołach podstawowych, a na zakończenie kampanii również w Galerii Sztuki odbywały się festyny i warsztaty, w których brały udział całe rodziny. Chętnych do aktywnego wspólnego spędzenia czasu nie brakowało. W realizację kampanii zaangażowało się wiele podmiotów. Poza samorządem były to placówki oświatowe i instytucje kulturalne. Imprezę zamykającą legnicki projekt pod nazwą Familiada zorganizowała także Galeria Sztuki i Urząd Miasta Legnica. Sam pomysł nam się bardzo spodobał, dlatego że to jest pierwsza taka kampania, która jakby łączy rodziny i łączy środowisko lokalne, które gdzieś tam no, przy jakimś obiekcie jest skupione. Wyszliśmy z założenia, że dobrze byłoby właśnie, żeby takie te kampanie i ta cała impreza związana z tym programem no, odbywała się gdzieś w obrębie szkoły, gdyż dlatego to jest tutaj miejsce dla rodziny, dla dzieci. Frekwencja jest coraz większa. Oczywiście my co roku przewidywaliśmy 200 osób. Rok temu już mieliśmy pobicie tego rekordu i w tym roku spodziewamy się dalej lepszej frekwencji. Przede wszystkim służy to takiej integracji rodzinnej, a także bagatela i to dla nas jest bardzo cenne, jest to taki powód, pretekst do tego, aby otworzyć ludzi na innego rodzaju aktywność niż tylko na przykład oglądanie telewizji, niż tylko sport, który oczywiście cenimy sobie bardzo, ale także na inne rzeczy, czyli na coś, co wyrabia wrażliwość. Podczas warsztatów praktycznie wszystkie stanowiska do pracy były zajęte. Starsze dzieci tworzyły własną biżuterię, malowały koszulki, uczyły się, w jaki sposób można ozdabiać różne przedmioty. Była też prezentacja druku wypukłego, zwanego linorytem. Dla młodszych uczestników Familiady organizatorzy przygotowali tworzenie kolorowych arcydzieł na włosach, balonowe zoo, czyli dmuchane zwierzaki, maluchy rysowały też swojego pupila. To jest bardzo dobry pomysł, idea na taką aktywizację dzieci, różne fajne pomysły, różne takie techniki plastyczne. No i zawsze takie inicjatywy są mile widziane wśród rodziców, bo zamiast siedzieć w domu można wyjść i fajnie spędzić czas. Będziemy oklejać serduszka serwetkami. Aha. Jaki masz pomysł na to? Żeby wziąć serwetkę, wyciąć kawałek obrazka serwetki i nakleić specjalnym klejem na serduszko. Biżuteria, tworzenie korali, pierścionków, czego tylko się da. I ta sekcja zawsze jest też największą popularnością, ponieważ to są kamienie i w ogóle różne akcesoria do biżuterii sprowadzane specjalnie z targów, więc naprawdę jest w czym wybierać. W tym roku doszła nam sekcja związana z filcowaniem. Filcowanie na sucho i na mokro. Na wszystkich zmęczonych kilkugodzinnymi zmaganiami artystycznymi czekały grillowane kiełbaski. W ramach projektu Rodzinne Festyny odbyły się w legnickich podstawówkach 9, 18, 19 i 20.